ciężkie początki były. Polish my shoes, wracaj do domu. Kim się jarasz w Polsce? Ja zaczynałem rapować, miałem chyba, nie wiem, 11 lat. Czy życie w UK jest faktycznie tak niebezpieczne? Fajnie być Polakiem trochę, nie? Siemano, witamy dzisiaj was w Anderze Live. Ze mną jest JJ, ja jestem Noah, a naszym dzisiejszym gościem jest Polski. Siema. Only thing I regret is getting a vaccine. All other L's I can take on my chest. I fell out of love with a whole lot of things. One thing I still have is my love for the bread. Dzisiaj za dosłownie pół godzinki robimy twój pierwszy oficjalny, twój własny koncert. Wiemy, że występowałeś już na Klaucie, ale dzisiaj masz taki oficjalny debiut. Jak się z tym czujesz? Zajebiście, stary. Fajnie jest po prostu w Polsce być, nie? I zagrać jakiś koncert, bo mówię, tak w Londynie jest, jak coś gramy, to otwiera się dla jakiegoś polskiego artysty, co przyjeżdża. A teraz, żeby tylko tak sam to zagrać ze swoimi ziomkami, ty byś, to fajne. My rozmawialiśmy, nie wiem, z półtora roku temu, dawno temu, dlatego trochę powtórzę się z tym pytaniem, bo myślę też, że nasza rozmowa po prostu szerzej też może pójść. Ty jesteś Polakiem, ale na co dzień żyjesz w Anglii, prawda? Tak, tak. Znaczy, jaka Polakiem jest twoja historia? W pełni, czyli wiesz, mama i ojciec biologiczny są z Polski. Mój ojciec jest z Bristol. No jak miałem 8-9 lat chyba, to wyjechałem już tam z Polski. Wychowując się w angielskich szkołach i tam też wstydzić się tego, że już byłem Polakiem przez trochę. Jakby popchnęło mnie do tego, żeby być trochę bardziej takim Anglikiem, ale no, od ostatnich kilku lat, jak zacząłem wydawać, to tak ta polszczyzna trochę wróciła do mnie, nie? No właśnie, czy wydawanie muzy sprawiło, że tak ponownie poczułeś tą polskość? Znaczy wiesz, to dochodziło do takiego momentu, w chwili takiej, gdzie po prostu robiłem mnóstwo muzy cały czas i jakby mój ziomek po prostu w studiu powiedział, że rzuć coś po polsku, nie? Zobacz, może coś z tego będzie. I zacząłem właśnie tam tutaj jedną linijkę, tam dwie. I jakoś tak ten, przez to zacząłem więcej po polsku pisać i tam starać się być, wiesz, jakby bardziej dumny z tego, że jestem Polakiem. Nie? Ale właśnie mówisz o tej dumie, mówisz o tym wstydzie za dzieciaka, jak to było w ogóle się wychowywać w Londynie, będąc Polakiem? Znaczy wiesz, to w Londynie przyjechałem na studia dopiero. To w Anglii. Ciężkie początki były, tak mi się wydaje, że każdy, kto jakby wyjechał na emigrację, się mówi, nie? To wie, jak jest, jak nie znasz języka, musisz do szkoły iść i wiesz, nie masz jak zbyt bardzo się z nikim dogadać, to jest trochę ciężko. A też mi się wydaje, że reputacja Polski się kompletnie zmieniła przez ostatnie tam 15, tam nie wiadomo ile lat. To teraz się fajnie być Polakiem trochę, nie? A wtedy nie było? Nie, wtedy to było takie standardowe, wiesz, polish my shoes, wiesz, tam wracaj do domu, tam wiesz, twoja mama sprząta albo różne takie rzeczy. A teraz już, no mówię, no sami widzicie pewnie w Warszawie, ile tu turystów przyjeżdża, wiesz, z Anglii, z innych krajów, więc już fajnie być Polakiem teraz. Pewnie też z tego względu wziął się w ogóle tytuł kawałka Polish Cunt. Tak. Growing up they called me a Polish cunt, that's why I'm a Polski now. These girls didn't give me a time of day, but they follow me now. Ten numer był takim trochę twoim przełomowym numerem? No mi się wydaje, że otworzył po prostu dużo drzwi, jeżeli chodzi o... jakby wszyscy to zauważyli po prostu. Wtedy się zaczęło takie... Ja się zawsze tak trochę dziwnie czuję, bo mi się wydaje, że znam jakby... Nie to, że znam osobiście jakoś, nie, ale wiem, że obserwują mnie i tam miałem kontakt z kilkoma właśnie osobami z mainstreamu, z Polski. I jakby jeszcze połączenia nie mam jakby z publiką, ale już jakby znam tą polską scenę, że tak powiem, nie? Więc to właśnie w tym momencie to się zaczęło. No właśnie, twój najpopularniejszy utwór w sieci to... Wszyscy święci gościnnie Ureto. Było tak, widać, że gdzieś tam łapiesz już te koneksje z mainstreamowymi raperami. Wy macie jeszcze kontakt, czy to taka jednorazowa współpraca? Znaczy, mieliśmy kontakt, ale ten Reto właśnie ten swój styk zbudował. Mi się wydaje, że zajebiście mu poszło. Też, wiesz, zawsze mam mega szacunek do Reto za szansę, którą mi dał i ogólnie za wszystko, co teraz robi, ale już ten, już nie gadamy ze sobą. Wracając do singla Polish Cunt, czy ty teraz właśnie serio po czasie widzisz jakiś taki zaletę tego, że łączysz angielski z polskim? Znaczy coraz bardziej zauważam, że po prostu im więcej tego polskiego robię, tym bardziej jakby polski rynek się otwiera trochę.
Więc ten miks mi się wydaje, że na pewno jest zaletą. Zaletą, tak. Tak, dobrze. A ten rok był dla ciebie jednak dosyć cichy w porównaniu z zeszłym, kiedy te single od ciebie wpadały, właśnie zostałeś zaproszony, żeby grać jakby na takim dniu supportów przed Cloutem. Dlaczego akurat? Skąd ta cisza? Po prostu był przyszedł taki moment w moim życiu, że jakby musiałem wybrać, co jest dla mnie najważniejsze i jakby dużo rzeczy się działo personalnie, że tak powiem, i po prostu rodzina była pierwsza, tak? Więc, ale czy to był czas, kiedy ty też mimo wszystko nagrywałeś muzykę, tylko jej nie wypuszczałeś, czy musiałeś na chwilę sobie zrobić przerwę po prostu? Znaczy ja musiałem do Polski po prostu wrócić i tam wracałem tam w tą i z powrotem trochę, żeby się zająć jakby rodziną swoją po prostu i w tym okresie jakby dużo, że mówię, straciłem kilka osób w swoim życiu i jakby musiałem się trochę po tym wszystkim otrząsnąć, nie? I właśnie dlatego zajęło mi z pół roku, żeby single wydać. Ale już teraz mam nadzieję, że trochę łatwiej będzie, wiesz, już się wszystko ułożyło, to mogę na spokojnie wydawać. Zrozumiała sprawa. Mówisz, że teraz możesz już wydawać. Ostatnio wydałeś kilka singli. Co dalej? Kilka więcej. Tak? Taki jest plan? Tak, na razie singlowanie i po prostu może większa współpraca z jakimiś polskimi artystami. Mam też, mówię, kilka już nut, że tak powiem, zrobionych, więc po prostu kwestia czasu, żeby one wyszły i no i po prostu cały czas być lepszym w tym, co robię. A czy w twoim domu na Wyspach był obecny polski rap, czy raczej twoja pasja wzięła się z brytyjskich ulic? Historia moja z rapem jest takim, że ja sam zacząłem lubić po prostu rap, jak jeszcze tutaj mieszkałem. I mój ojciec biologiczny powiedział mi, że nie będziesz po prostu słuchał chujowego rapu, że nie będziesz chciał słuchać rapu. On sam był właśnie metalowcem. Dał mi płyty dwie właściwie, Nas, Illmatic i 46 Chambers, Wu-Tang. I wtedy właśnie zaczęła się jakby taka pasja z old schoolem trochę. Jeszcze jak w Polsce byłem, to no wtedy jeszcze, nie wiem, chyba no, Ostrego słuchałem, Pei, właśnie... Takich klasyków. Tak, mocnych, klasyków tak. Mocnych. No każdy zaczynał od takiej muzyki. Ale już wtedy mi się, to był jakby koniec dla mnie tego wszystkiego, nie? Bo jak już się wyprowadziliśmy, to już zaczęło się bardziej wtedy amerykański rap, potem UK zaczął ten rosnąć, czyli wiesz, Wiley, Skepta, te klasyki, że tak powiem. I polski rap dosłownie wrócił dopiero do mnie w chwili, kiedy ja zacząłem, właściwie przy Polish Kancie trochę, tak szczerze. Czyli długą przerwę miałeś? Z polskim rapem mega długo. Mega długą przerwę miałem. No. I teraz jesteś już na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce? Staram się być, no. Coraz więcej. Kim się jarasz w Polsce? Falkim. Falkim się bardzo jaram. Mi się wydaje, że ten album Barbara był dojebany. Gościliśmy Łukasza zresztą całkiem niedawno. Widziałem. No, nie wiem, Falki jest zajebiste. Chodzi ci z tego New Schoolu. Znaczy ogólnie się zastanawiam, jaka muzyka do ciebie dociera, no bo jednak będąc w Londynie, nie do końca możesz być, wiesz, tak w kontakcie ze sceną polską. A ci też się wydaje, że to jest łatwe, po prostu to wszystko, wiesz, algorytm. Tak? No tak. Jak kliknę parę, nie wiem, filmików Nuance, to mi się coraz więcej rzeczy wyświetli, ale ogólnie mi się wydaje, że jeżeli chodzi o ulubionych polskich raperów, to Szpaku musi być chyba na mnie topką. Fałki właśnie. A tak to zbyt bardzo nie słucham. Tam kawałki tu i tam, które sprawdzę. Ale to są dobre piki, ale skoro dopiero już tworząc muzykę i gdzieś też przebijając się na polski rynek, wróciłeś do słuchania polskiej muzyki, to tak się zastanawiam, czego słuchałeś, gdy zaczynałeś rapować? Jak ci mówiłem, ja zaczynałem rapować, miałem chyba, nie wiem, 11 lat. I wtedy po prostu właśnie... Nas i te totalne klasyki. To wtedy miałem właśnie taką mega zajawkę na Nowy Jork, na ten East Coast cały. Tam Tribe Called Quest słuchałem, właśnie Pete Rock, Big L, to takie mega klasyki. Czaję. I chyba cały czas miałem takie nastawienie, że wiesz, że jeżeli nie robisz takiego oldschoolowego rapu, to nie jesteś prawdziwym raperem. No prawda. I Lil Wayne potem przyszedł, to jak no Lil Wayne przyszedł, to już jak wiesz, Carter zaczął wychodzić, to już ten. I na dzisiejszy dzień kogo słuchasz i kim się inspirujesz w swojej twórczości? Wiesz co, jest teraz rapu praktycznie
w ogóle staram się nie słuchać. Bo, albo to jest w ogóle częste, że raperzy nie słuchają rapu. Takie mam wrażenie. Kiedy był u nas Młody West, to też mówił, że on na przykład słucha Charlie XCX, nie? Że po prostu gdzieś tam mam wrażenie, że to sprawia, że dużo kreatywniejsze podejście możesz przełożyć na swoją muzykę. Mi wydaje. A mi się wydaje, że też jest takie coś trochę, że jakby ja lubię słuchać muzyki, której sam nie jestem w stanie zrobić. Czyli na przykład Thames mi się strasznie podoba. Mm-hmm. Nie, oczywiście, w ogóle afrykańskie brzmienia. Tak, też, wiesz, mega popularne są w Londynie. Spice, Pipes Cartel, wiesz, to jest, rapu tak staram się nie słuchać, bo jak mówicie właśnie, to jest takie, nie wiem, gości ci rapuje, kurwa, w ucho i potem, słuchasz, co ci inny koleś mówi. I coś, siłą rzeczy, potem zaczynasz to tak, podłapywać tak. Gdzieś. A powiedz mi, czy, bo mówiłeś, że ten brytyjski rap gdzieś wjechał, czy ty śledzisz to, co się dzieje na bieżąco na brytyjskiej scenie? Znaczy, nie słucham tak na co dzień, ale sprawdzam cały czas, co się dzieje. Nie? Teraz jakby mi się wydaje, że po tej całej fali od 2021 jakoś i te wszystkie duże ksywki zaczęły wychodzić, naprawdę robić hałas, to zbyt wiele ciekawych postaci nie ma. Ten rok jest słaby według mnie, poza Nemzem nikt jest, nie wyszedł. Nawet wiesz, co mi się wydaje, że Leo Stage Row jest dobry. No. Że ma naprawdę świeży flow bardzo. Tylko zastanawiam się, czy jego mogą kupić ludzie spoza UK, nie? To jest bardzo brytyjskie. To nie jest jak Central Cee, który musiał pójść na kompromis trochę muzycznie, żeby bardziej się wybić. I Nems myślę, że podobnie. Że ten musiał odbić od takiego drillu. Leo Stay Trill nadal dla mnie jest bardzo brytyjski. Na razie jest jeszcze mega brytyjski. Ja też wiesz, on chyba ma, nie wiem, z 18-17 lat. Nie? On tam w uniformie ze szkoły, co ja tam TikToki stawię i nawija, nie? Więc czas wszystko pokaże, ale ten... ale Leo jest poser, też mi się bardzo podoba. Kyra też zajebiste teraz rzeczy robi. Jako ten cały New Wave UK. Ale jak mówisz, nic potężnego takiego nie było. A powiedz mi, bo brytyjska scena jakoś gdzieś cechuje się tym, że tam są te, że po prostu każdy raper, który jest na brytyjskiej scenie, ma jakieś korzenia, nie? Tam nie ma żadnego rapera, który, może nie żadnego, bo jest HERD, ale tak to raczej większość tych raperów ma korzenie z innych krajów, czy z innych w ogóle kontynentów i tak dalej. Czy ty masz jakąś taką ambicję, żeby właśnie gdzieś zaznaczać tą, znaczy już twoja ksywa to sugeruje, ale żeby ta twoja muzyka była brzmieniowo polska, nie wiem, jak to określić. Czy masz gdzieś taką misję, żeby na tej brytyjskiej scenie zaznaczyć polskie brzmienia? Zawsze będę podkreślał swoje tam polskie, jak mówisz, to już jest w sobie. I też zastanawiam się, jakie masz ambicje w ogóle rapowe w tym momencie. Polski rynek, brytyjski rynek. Mi się wydaje, że trzeba po prostu iść za tym, co się otwiera, nie? Więc teraz na pewno bardziej polski rynek. Tu jakby mam więcej słuchaczy, tu więcej możliwości mam, żeby jakieś tam trampoliny swoje znaleźć, ale z perspektywy czasu mam nadzieję, że dojdę do takiego punktu, gdzie wiesz, to wszystko są zasięgi, nie? Więc jak artyści z innych krajów już patrzą na twoje zasięgi i widzą, że są wysokie, to jest po prostu możliwe współpracy i przez to właśnie chciałbym się bardziej wybić przez swój angielski po prostu, nie? Bo wiem, że nie zrobiłbym nuty z kimś dużym i nawinął po polsku po prostu, tak? Z innego kraju, bo to po prostu sensu by trochę nie miało. A jak ci się rapuje po polsku? Lepiej już, stary, o wiele lepiej. Mi się wydaje, że się o wiele bardziej komfortowo czuję, jeżeli chodzi nawet o gadkę, o różne takie rzeczy. Bo jak mówiłem wcześniej, chyba rozmawialiśmy, że czuję się jakbym z babcią czasami rozmawiał, bo wiesz, brakuje nawet takie głupie rzeczy jak mordko albo coś w tym stylu. Nie? Że slangu ci brakuje. Tak? Że to jest do powodu, dopiero teraz jakby się tak aklimatyzuje z tym wszystkim, więc już łatwiej o wiele jest. A myślisz po angielsku czy po polsku? Po angielsku bardziej, po angielsku. Ja mówię, dla mnie Polska to jest tak, wiesz, przyjadę teraz na 3 dni, z mamą pogadam, albo z babcią, to pogadam sobie po polsku. Wszyscy moi znajomi praktycznie, wiesz, po angielsku rozmawiałem, więc ciężko mi się jakby do polskiego przyzwyczaić. Okej, a planujesz na razie zostać w UK, czy widzisz gdzieś perspektywę tego, żeby wrócić tutaj? Ciekawy hajs będzie się zgadzał, tam wyjadę, stary. Jasne, ja mam jeszcze takie pytanie. Ja na przykład, w przeciwieństwie do JJ-a, który mam wrażenie, że lata tam kurwa co tydzień, nigdy nie byłem w UK i mam takie pytanie, czy życie w UK, które ludzie w Polsce mogą wyobrażać sobie, patrząc przez pryzmat, wiesz, teledysków, social media, raperów, jest faktycznie tak niebezpieczne, czy to mimo wszystko jest trochę przerysowane?
Wiesz, dużo się mówi o niebezpieczeństwie na ulicach. Siekan tutaj zrobił taką, no, taki zły PR z Wyspą Brytyjskim. Zależy, jakie styl życia sobie wybierzesz, tak? Mhm. Jak, jeżeli jesteś kumaty i wiesz, gdzie iść, gdzie nie iść, albo jak się nie zachowywać, to problemu jakiegoś nie ma. Ale też wiesz, nie będę jakby ignorant, nie? Też mówię, nie jestem jakby małym człowiekiem, też jestem, wiesz, facetem, więc dla mnie chodzenie po ulicy jest trochę inne niż dla kogoś innego. Może być czasami. Więc nie wiem, z mojej perspektywy jest spoko. Jest od chuja ćpunów. Dużo więcej niż w Polsce, co? To na bank, ale to też, wiesz, to jest całkiem śmieszne. Czasami. I never pretended to move any packs, just being myself. I got my respect. You may not try hard, hold out of cringe boys. Buy any of these, bro, who do you invoice? Zapowiedz w takim razie ruchy. Czy jeszcze coś nowego usłyszymy w tym roku, czy raczej, czy tak, raczej, czyli tak, początek kolejnego? Tak, na pewno wypuszczę do końca roku. Teraz właściwie kręcimy teledysk, gdzie jest dosłownie pół polsku, pół po angielsku. Pół po polsku, pół po angielsku. I jeszcze w grudniu na pewno coś wydam i, no, i zobaczymy, jak się zacznie 2025. No to trzymamy kciuki, lecimy, trzymamy na koncert. Kciuki, zapraszamy na koncert jeszcze raz i wielkie dzięki, że do nas wpiłeś. Super, dzięki wam bardzo, miło was poznać.